Cześć, witajcie w tym filmie. Dzisiaj niedziela, więc lecimy z szybkim filmem. Dziś będzie naprawdę szybko i pokażę wam nową opcję, która wszedła do naszych Windowsów. I jest to tak zwane karty w eksploratorze plików, a więc nie przedłużajmy, lecimy. A więc, aby sprawdzić nową opcję, która do nas dotarła, do nowych Windowsów, przechodzimy do eksploratora plików, znajdujemy się w nim i tutaj u góry, jak widzicie, na tej górnej belce mamy właśnie nową opcję tych kart. Bardzo to nam będzie ułatwiało teraz pracę na naszym Windowsie, ponieważ załóżmy chcemy tutaj otworzyć sobie dysk sieciowy, wrócimy, widzicie, kliknięciem do naszego okna ten komputer, otwieramy kolejne na przykład partycje, kolejną kartę możemy otworzyć, tak, system, nawet skrótem klawiszowym Ctrl T, jak widzicie, otwieramy nową kartę i zobaczcie, pracujemy sobie wygodnie z jednego okna na naszych już tutaj czterech otwartych oknach, tutaj właśnie w tych kartach. Bardzo fajna opcja, oby więcej takich dodatków do tego Windowsa dochodziło, bo naprawdę to ułatwia życie, gdy spędzamy czas przy naszych Windowsach dłuższy czas, to nam to ułatwia, a tak jakbym musiał to teraz co wykonać, po prostu chcę przejść do programy i muszę na przykład w starych wersjach otwierałem kolejne okno i na przykład przechodziłem sobie do czegoś tam innego, tak? Teraz będzie to ułatwiało nam pracę na tych tutaj kartach, jak widzicie. A więc zabiegliśmy do końca dzisiejszego filmu. Jeżeli ten materiał Ci się oczywiście spodobał, to zostaw łapę. Pomogłem Wam pokazać nową opcję, jaką posiadamy obecnie już teraz w Windowsach po zaktualizowaniu go. Aktualizację Windowsów każdy powinien wiedzieć, jak się robi, jak nie, to Was odeślę tutaj do filmu, na którym to pokazuję, jak to wykonać. I widzimy się oczywiście z kolejnymi filmami na Informatyka IT. Cześć!